Siema! Jesteś początkującym copywriterem i pewnie zaczynasz i chcesz wiedzieć, gdzie są zlecenia, skąd je brać, gdzie szukać klientów i tak dalej. Więc co robisz? Wpisujesz w Google'a, wchodzisz na Facebooka, pytasz po znajomych, szukasz informacji. I pośród tych informacji może pojawić się rada. Idź na platformy copywriterskie, idź na Textbookers, GoodContent, Giełdę Tekstów i bij się o zlecenia. Albo nawet więcej, kup mój kurs, a pokażę Ci, jak dostać zlecenia copywriterskie już pierwszego dnia. Więc kupujesz ten kurs, bo myślisz sobie, że kurde, fajnie, zostanę copywriterem, od razu będę mieć zlecenia. A potem albo faktycznie te zlecenia będziesz mieć, albo nie. No i pytanie brzmi, czy chcesz opierać swoją karierę na tym, że może Ci się uda, a może nie? Myślę, że nie. Dlaczego uważam, że takie podejście to błąd, wciskanie kitu i strata czasu? Zaraz Ci o tym opowiem. Dzisiaj omówimy platformy copywriterskie do szukania zleceń i dlaczego to jest syf, kiła i mogiła. Zapraszam. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Na początek, dlaczego zlecenia copywriterskie pierwszego dnia to ściema? Dlaczego to jest bullshit? Dlatego, że rynek zamawiania tekstów copywriterskich tak nie działa. W ogóle copywriting to nie jest przyjmowanie zleceń poprzez kliknięcie guziczka i zobaczenie wytycznych, a potem upload tego tekstu. To nie jest copywriting, to jest zwykłe klepanie znaków i to chciałbym na początek wyjaśnić, że to nie jest copywriting i to nie są zlecenia copywriterskie. To są zlecenia SEO copywriterskie, a SEO copywriting z copywritingiem ma wspólnego to, że się pisze, że się stawia literki, że się zamienia myśli na słowa. Kiedyś było GoodContent, znaczy GoodContent nadal istnieje, ale to istnienie to już takie dogorywanie. I owszem, ta platforma działała w ten sposób, że kto pierwszy kliknął guziczek, akceptuje zlecenie, ten dostawał zlecenie. Dzisiaj GoodContent wieje pustką. Po pierwsze, wysyłanie Ciebie na platformy copywriterskie to idiotyczne podejście, bo opiera się na błędnym założeniu. Ono pokazuje Ci, gdzie klienci są w tym momencie. Ono nie pokazuje Ci, jak tego klienta znaleźć, kiedy on sobie z tej platformy pójdzie gdzie indziej. Nie pokazuje Ci, gdzie ten klient będzie przed zamówieniem tekstu, ani po zamówieniu tekstu. Nie pokazuje Ci, jaka jest potrzeba tego klienta, jaki problem powoduje, że on na tę platformę idzie. Nie pokazuje Ci tych założeń, które są u podstaw poszukiwania zleceń. Ono Ci pokazuje po prostu idź tu i tam będzie zlecenie. To jest tak, jakbym Cię uczył zbierania grzybów w lesie, i nie uczył Cię tego, że grzyby rosną przy drzewach, że grzyby rosną w trawie, że opieńki rosną w grupie, a prawdziwki rosną na przykład w lasach liściastych. Z kolei maślaki występują częściej przy drzewach iglastych. Nie uczyłbym Cię tego, gdzie patrzeć, żeby zobaczyć, czy tam jest grzyb, czy nie, gdzie warto zajrzeć, w którą stronę, że nie warto chodzić przy ścieżkach, bo grzyby tam nie rosną. Czasem rosną, ale rzadko. Tylko po prostu zabrałbym Cię do lasu i pokazał Ci, o, tu jest grzyb, weź go. Dzisiaj tu jest grzyb, możesz go wziąć. Może jutro go nie będzie, ale może będzie za jakiś czas. To jest mniej więcej takie samo założenie. I to założenie jest spoko, o ile chodzi Ci tylko o pojedynczego grzyba od czasu do czasu, ale ono opiera się na tym założeniu, że nikt inny nie wejdzie do tego lasu i nie zabierze Ci grzybów sprzed nosa. A tak ludzie robią. Jest taka scena w filmie Eurotrip, gdzie bohaterowie filmu, tutaj spoiler w sumie będzie, zastanawiają się, gdzie pójść w danej miejscowości i poradnik turystyczny, przewodnik turystyczny mówi, że można pójść pod pomnik, a można pójść na plażę nudystów. No to wiadomo, że studenci chcą iść na plażę nudystów, no bo będą dziewczyny. Idą na plażę nudystów i okazuje się, że nie ma tam ani jednej dziewczyny. Jest samo chłopstwo, które przyszło w tym samym celu na plażę nudystów, żeby zobaczyć gołe dziewczyny. I okazało się, że te gołe dziewczyny z plaży nudystów, znudzone tym, że tam jest samo chłopstwo, które obłapia ich oczami, poszło pod ten pomnik, pod który oni nie chcieli iść. I mniej więcej tak jest z klientami w copywritingu, że jak ktoś gdzieś pokaże miejsce, w którym te zlecenia są, to zaraz się zlatują tam wszyscy ci chciwi copywriterzy, którzy szukają zleceń po linii najmniejszego oporu, siedzą tam i czekają na to, aż zlecenie do nich przyjdzie, bo im się nie chce, bo chodzą na łatwiznę. I to się zasadza na tym właśnie założeniu. Jeżeli chcesz z tego wyjść, to musisz zrobić coś innego. Niedawno skończyłem czytać książkę Joe'ego Girarda Każdemu sprzedasz wszystko co zechcesz. Facet zaczynał jako sprzedawca samochodów w 1965 roku i wtedy sprzedaż samochodów wyglądała w ten sposób, że był sobie salon samochodowy I w tym salonie było powiedzmy 5 sprzedawców i była kolejka podchodzenia do klienta, że jak klient przychodził do salonu samochodowego po samochód, to określony sprzedawca do niego podchodził i go obsługiwał. I czy sprzedał, czy nie sprzedał, no to już jego deal. Joe Girard przyszedł do tego salonu samochodowego do pracy i powiedział, że on się nie będzie wcinał w kolejkę. On sobie po prostu klientów znajdzie i zamiast stać jak te baranki w kolejce i czekać po to, aż klient do nich przyjdzie, 60 lat temu, 65 rok, 60 lat temu wpadł na to, że można zrobić coś innego. I wyobraź sobie, że wyrwał 4 strony z książki telefonicznej i po prostu dzwonił do ludzi. I to nie tak dzwonił do ludzi, dzień dobry, czy chce pan, pani kupić samochód, tylko dzwonił i mówił, że samochód jest już do odbioru. I odbierała powiedzmy żona jakiegoś gościa i ta żona mówi, że ona nic nie wie o żadnym samochodzie. A on wtedy pytał, przepraszam, czy dodzwoniłem się do domu Johna Smitha? A ona odpowiadała, nie, dodzwonił się pan do domu Jamesa Smitha. Aha, a nie będzie wam potrzebny samochód gdzieś za jakiś czas? I wtedy zaczynała się dziać magia, bo ta żona mówiła na przykład, że trzeba porozmawiać z mężem, niech pan zadzwoni. I on dzwonił wtedy do męża. I rozmawiał z tym facetem i pytał, dzień dobry, czy będzie potrzebny samochód? Nie, niedawno kupiłem. A kiedy? Wtedy. Jaki samochód? Taki i taki. Myśli pan, że za rok, za dwa będzie panu potrzebny samochód? No, zastanowię się. Może pan zadzwonić. I on wtedy sobie zapisywał w zeszyciku, że za rok ma zadzwonić do Jamesa Jonesa i spytać o samochód taki, taki i taki. I zamiast stać w kolejce razem z innymi i czekać na to, aż klient do niego przyjdzie, on wyszedł do klienta i ty masz zrobić to samo, a nie wejść na platformę i czekać, kliknąć guziczek, bo będzie zlecenie. Po drugie, druga część błędnego założenia wysyłania Ciebie na platformy copywriterskie jest taka, że idź na platformy nie oznacza, będziesz mieć zlecenia. To jest tak, jakby w tym salonie samochodowym, w którym pracował Joe Girard, stało 5 sprzedawców i czekało na klienta, ale nie przyszedłby żaden klient. Albo musieliby się o tego klienta bić. Nie mieliby kolejki, tylko musieliby się o tego klienta za każdym razem bić. Tak wygląda sytuacja, kiedy pójdziesz na platformy. Nie jest tak, że wchodzisz, czekasz i masz jakiś swój przydział zleceń. To nie socjalizm. Nie masz kartek na żywność. Nawet jak masz kartki na żywność, to i tak tej żywności czasem nie było. To tak nie działa. Nie masz kartek na klientów w copywritingu. Nie masz kartek na zlecenia copywriterskie. Nie ma czegoś takiego. Idziesz i stoisz razem z innymi w rzędzie i czekasz na to, aż klient wybierze Ciebie, bo akurat Ty mu podpasujesz, bo stawka będzie się zgadzać, doświadczenia albo umiejętności. Nie gwarantują Ci zleceń platformy. GoodContent było przyjazne copywriterom w ten sposób, że tam się klikało guziczek i jak kliknąłeś guziczek, to zlecenie było Twoje. Czy byłeś najlepszym copywriterem do tego zlecenia? Nie. Czy to było najlepiej płatne zlecenie? Też nie. Nie było żadnej gwarancji, po prostu człowiek klikał, kasował 25 zł, czy w sumie nie wiem, czy można 25 zł było. Nie, no można było. Krążyły legendy, że można dostać 25 zł za tekst na GoodContent, ale to było tyle. I to było w sumie fajne pod tym względem, że okej, kto pierwszy, ten lepszy, ale to nie powodowało, że dostałeś dobre zlecenia. I też nie gwarantowało, bo może ktoś ma szybszy internet, może ktoś ma szybsze palce, może ktoś lepiej klika te zlecenia. Pójście na platformy copywriterskie nie gwarantuje Ci zleceń. Ono Ci pokazuje, gdzie te zlecenia mogą się pojawić, ale nie jest powiedziane, że Ty te zlecenia copywriterskie dostaniesz. W pierwszym filmie o Kapitanie Ameryce jest taka scena. Pułkownik mówi, że kto zdejmie flagę z masztu, wraca samochodem z agentką Carter. Flag means we're only at the halfway point. First man to bring it to me gets a ride back with Agent Carter. Move, move! I w pierwszym odruchu chłopy skaczą na ten maszt i tam się próbują wspinać, jeden drugiego ściąga, a później ten taki najbardziej wykoksowany, Hodge chyba się nazywał, czy Hogg, wspiął się najwyżej, ale też z tego masztu zjechał. Oficer musztry kazał im z powrotem wracać do biegania, po czym Steve Rogers, jeszcze chucherko, podszedł do tego masztu, wyciągnął śrubkę, maszt upadł, a on wziął flagę, skoczył do samochodu z agentką Carter i sobie z nią pojechał. I teraz jest pytanie, czy Ty chcesz być jak ci żołnierze, którzy skaczą po tym maszcie i walczą o zlecenia i jeden drugiego ściąga, żeby ktoś przypadkiem się nie wspiął na górę? Czy chcesz być jak Steve Rogers, poczekać aż wszyscy sobie pójdą i znaleźć tylne wejście do tego klienta? To jest pytanie do Ciebie, bo jeżeli tak, jeżeli chcesz się bić o zlecenia, no to idź na platformy copywriterskie i o te zlecenia się bij. Ale jeżeli chcesz znaleźć inną drogę, to mam film o tym, gdzie tych zleceń szukać, jak do klienta dotrzeć, jak poznać jego potrzeby w jakie struny uderzyć, żeby to zlecenie dostać, bez bicia się na platformach o zlecenie. Link będzie w opisie i jeśli oglądasz to na YouTubie, to tutaj wyświetli się karta. Kolejna kwestia. Czy to w ogóle możliwe, żeby mieć zlecenia copywriterskie od pierwszego dnia? Czy to jest możliwe, żeby pójść na platformy copywriterskie i dostać zlecenie od razu? Tak. Istnieje taki scenariusz. Jeśli wiesz, co robić, to dostaniesz zlecenie od razu. Słowo klucz. Jeśli wiesz, co robić. Tutaj zadziała prawo skali. Jak zrobisz czegoś wystarczająco dużo, zadziała statystyka. Czyli jak wyślesz 1000 wiadomości, to z tego 1000 ktoś zostanie Twoim klientem. Teoretycznie. O tym, czy dostaniesz zlecenie copywriterskie, decyduje kilka czynników. Po pierwsze to, co dla klienta masz, a jako początkujący masz niewiele. Chyba że wychodzisz z etatu po 4-5 latach pracy w korpo jako copywriter albo w jakiejś firmie, no to już masz co pokazać. Ja tak zrobiłem, wchodząc na Use Me. Miałem już 2 lata doświadczenia, miałem napisane teksty, miałem teksty, artykuły poradnikowe na pierwszych miejscach w Google, na konkurencyjne frazy i tym sposobem przebiłem się na Use Me bez konieczności bicia się o zlecenia na GoodContent i bez frustracji. Dlatego moje przejście na freelance było w miarę płynne, bo już miałem co pokazać. Miałem doświadczenie z etatu i miałem napisane teksty. Ty, jeżeli nie masz tekstów, jeżeli nie masz realizacji, nie masz umiejętności i kompetencji, będzie Ci po prostu bardzo ciężko przekonać klienta do współpracy. Kolejna rzecz to jest zaufanie do Ciebie, a tego też nie będziesz mieć, bo zaufanie się buduje poprzez portfolio, realizację, efekty i opinie. Na początku drogi też tego nie masz. Jeżeli Twoja praca copywriterska do tej pory to był etat i masz klauzulę poufności, nikomu nie możesz powiedzieć o tym, co pisałeś i dla kogo, to też nie masz nic. Zaczynasz od zera. Kolejna rzecz, gwarancja tego, że dowieziesz. A z racji tego, że zaczynasz i niewiele umiesz, jest ryzyko, że nie dowieziesz. I można tutaj dodać jeszcze konieczność zajmowania się Tobą i tego, że pewnych rzeczy nie kumasz. I klient będzie musiał Ci to wytłumaczyć. Klient, mając do wyboru tłumaczenie Tobie podstawowych konceptów, albo stworzenie promptu do czata GPT, wybierze stworzenie promptu, bo GPT kosztuje 90 zł na cały miesiąc, na 2024 rok, a Ty będziesz kosztować, no niech nawet 20 zł za jeden tekst. 4 teksty i mam czata GPT na cały miesiąc, który wygeneruje mi kilkaset tysięcy znaków ze spacjami, bez tłumaczenia Tobie rzeczy podstawowych. To jest trochę tak jak z kursem na prawo jazdy. Kiedy przychodzisz na kurs prawa jazdy, i nigdy w życiu nie siedziałeś w samochodzie, to muszą Cię uczyć od zera. Muszą Cię uczyć, jak działa sprzęgło, gaz, jak odpalić samochód, jak zrobić, żeby nie zgasł, gdzie jest kierunkowskaz, jak ustawić. Wszystkie te podstawowe rzeczy muszą Cię tego nauczyć. A jeżeli ojciec czy matka uczyli Cię w domu, jak tym samochodem ruszyć, jak nim kierować, jak ustawić sobie fotele i to wszystko, no to już jakieś podstawy masz. I wtedy będzie Ci na tym kursie po prostu łatwiej. I łatwiej będzie Ci zdać to prawo jazdy. Więc tak. To możliwe, żeby dostać zlecenie w 24 godziny od podjęcia decyzji o zostaniu copywriterem, ale w tym czasie musisz załapać podstawy copywritingu, minimum przeczytać książkę, e-booka albo zrobić kurs, no to załóżmy, że to jakieś 4 godziny. Stworzyć portfolio z 3-4 tekstami. Jak nie umiesz pisać, a nie umiesz, bo zaczynasz, to zajmie Ci kolejne 6-8 godzin i wysłać 1000 zapytań do klientów. To nie wiem, ile czasu Ci zajmie wysłanie 1000 maili czy wiadomości, pewnie dużo. Ale tak, mniej więcej to trzeba byłoby zrobić. Ewentualnie zamiast wysyłać 1000 wiadomości, wysłać kilka spersonalizowanych wiadomości do konkretnych osób, u których masz największe szanse zlecenie dostać, ale tego nie umiesz robić, bo dopiero zaczynasz. Więc jeżeli ktoś mówi Ci, że możesz mieć zlecenia od pierwszego dnia, to żeruje na Twoich marzeniach, nadziejach, desperacji i wpakowuje Cię na minę. Żeby nie powiedzieć, że kłamie. To trochę tak, jakby Ci ktoś powiedział, że możesz jutro przebiec maraton. Pewnie, że możesz. Możesz się zapisać, możesz wystartować, możesz pobiec. Przebiegniesz 42 km? Raczej nie. Idę o zakład, że na 3. czy 4. kilometrze, jeżeli nie masz przygotowania, po prostu padniesz. Albo że możesz dostać robotę przy noszeniu pustaków na budowie. Bo możesz. Ale bez przygotowania fizycznego, jak ponosisz sobie pustaki przez godzinę, to padniesz na pysk. A nie o to chodzi. No jak padniesz na pysk po 3 godzinach noszenia pustaków, to nigdy w życiu nie wrócisz do roboty przy noszeniu pustaków. Ja wiem, co mówię, bo 2 dni przerobiłem w cegielni i to jest cholerna praca, nie dla mnie, ja się do niej nie nadaję, nie chcę do tego więcej wracać, to jest ciężkie, ja po prostu nie nadawałem się potem do życia. Więc jeżeli chcesz podjąć pracę, którą będziesz żygać, nie ma sprawy, idź na platformy copywriterskie. Ale jeżeli chcesz dobrze wejść w zawód, to jeszcze raz mówię, mam odcinek o tym, jak zaczynać w copywritingu, obejrzyj go sobie i zacznij tak, żeby nie dać dupy na starcie. Kolejna rzecz, czyli cel platform copywriterskich. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że platformy ze zleceniami nie są dla Ciebie. Weźmy wspomniany GoodContent. Platforma powstała jako odpowiedź na algorytm Panda, który wyciął duplikaty treści i precle. Te treści najniższej jakości, które nic nie wnosiły do życia użytkownika. I wtedy SEO-wcy potrzebowali czegoś nieco ambitniejszego, więc jeden z nich założył GoodContent. A SEO-wcy to taka cwana branża, że non-stop coś testują. I testowali na GoodContent to, jak mało mogą zapłacić, zanim ludzie się zbuntują i zlecenia przestaną schodzić. No i dolna granica to było te jakieś 2 zł za 1000 znaków. I człowiek zdesperowany, u którego od tych 2 zł za 1000 znaków zależy to, czy będzie miał jutro co jeść, czy nie, weźmie takie zlecenie. Pytanie brzmi, czy chcesz, żeby ktoś żerował na twojej desperacji, czy nie. Bo nie ma w tym nic złego. Jak ktoś walczy o byt, nie zna swojej wartości, nie ma alternatywy, to bierze co jest. Pytanie do ciebie, czy chcesz walczyć o byt, czy chcesz dobrze zarabiać? Bo jeśli chcesz dobrze zarabiać, to słuchaj dalej. Po drugie, potrzebujących zleceń jest zawsze więcej niż zleceniodawców na platformach copywriterskich. Zawsze, praktycznie zawsze. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której dawanie zleceń sprowadza się do aukcji. Kto zrobi za mniej? I znowu pytanie do ciebie, czy chcesz się licytować ceną, czy zarabiać przyzwoite pieniądze? Bo to nie idzie ze sobą w parze. Ok, teraz pora na omówienie platform copywriterskich. Zaczniemy od dołu, od najniższej jakości, czyli GoodContent, Textbookers, Textbroker i inne tego typu portale. Wrzucam je do jednego worka, bo mają podobny schemat działania, schemat, który, jak już mówiłem, nie działa. Zleceniodawca wrzuca budżet, wytyczne i odbiera gotowy tekst. Tyle. Jeżeli chcesz zacząć i zdobyć pierwsze doświadczenie z pisaniem tekstu pod wytyczne, zarobić pierwszą niewielką kasę za zlecenia, to możesz tam iść. Ale jeżeli będziesz chcieć tę kasę wypłacić, to musisz nastukać takich tekstów na minimum 100 zł, przynajmniej na GoodContent. A nastukanie 100 zł na GoodContent to jest, no kurde, myślę, że tydzień, 2 pracy. Więc pytanie brzmi, czy chcesz pracować? Nie, może mniej. Może jak się zepniesz, to w jeden dzień zarobisz. Może. Nie wiem, nie gwarantuję. Ja miałem to szczęście, że na GoodContencie nie pisałem. Jedyne, z czym się spotkałem, to narzekanie ludzi, którzy na GoodContencie pisali. I po prostu stawki są głodowe. Dlatego ja nie polecam tam zaczynać. Jeżeli masz siedzieć cały dzień, czy 2, czy 3, za 100 zł, za 2 zł, za 1000 znaków, naprawdę. Chcesz zostać copywriterem, nie pali ci się pod dupą, napisz 2-3 teksty za free, opublikuj gdzieś, zbuduj portfolio i z tym portfolio idź do klienta, bo już masz więcej niż ktoś, kto pisze na GoodContent. Kolejna rzecz, dla których nie polecam tych platform copywriterskich, to to, że nie możesz pokazać tych tekstów w portfolio. To, że masz 1500 tekstów napisanych na GoodContent, to nikogo nie obchodzi, bo nikt tych tekstów nie zobaczy. Klienta nie obchodzi, ile masz tekstów napisanych, choćby nawet były wybitne. Jeżeli ich nie zobaczy, to tak jakbyś miał złotego słonia za piecem. Jeżeli masz coś, czego nie możesz pokazać, to tak jakbyś tego nie miał. A klienta nie obchodzi to, co gdzieś tam być może masz, tylko klienta interesuje to, co masz dla niego. A pisząc na GoodContent, Textbookers czy innej platformie, nie masz dla klienta nic. Nic. Nie budujesz portfolio, nie masz efektów, nie masz klientowi czego pokazać oprócz swojej twarzy i swojej gadki, tak naprawdę. Więc moim zdaniem lepiej jest te 2-3 teksty, tak jak Ela Markowska, napisać za free, gdzieś opublikować, mieć się czym pochwalić, bo wtedy przebijesz się nad konkurencję. Konkurencję, która spędza teraz ten czas, kiedy ty słuchasz tego odcinka, twoja konkurencja spędza czas już nawet nie robiąc zlecenia na GoodContent, bo zleceń na GoodContent nie ma. Tylko siedząc na GoodContent i czekając w nadziei, że być może kiedyś te zlecenia się pojawią. Może się pojawią, może się nie pojawią. Pytanie brzmi kolejne, czy ty chcesz siedzieć i czekać na gotowe, na czyjąś łaskę, czy chcesz ruszyć dupę i te zlecenia sobie zorganizować. I to jest kolejna platforma, która różni się nieco schematem działania od platform copywriterskich wymienionych w poprzednim punkcie, czyli Giełda Tekstów. Wiele osób poleca Giełdę Tekstów, ale i myślę, że ten schemat działania ma szansę, jeżeli zrobisz to z głową, bo jeżeli przed napisaniem tekstu pod SEO zrobisz analizę słów kluczowych i ten tekst będzie miał jakąś wartość i piszesz o tym, o czym chcesz, no to spoko, to ma jakieś szanse działania. Ale ludzie bardzo często wchodzą tam i piszą o tym, o czym oni chcą pisać, a nie o tym, o czym klient chce, żeby pisać. Bo jeżeli piszesz tekst i nie masz zapotrzebowania na ten tekst, to jest ryzyko, że go po prostu nie sprzedasz. Narobisz się, a nie sprzedasz. Więc jeżeli masz coś zrobić i jest ryzyko, że nie sprzedasz, jedna dziewczyna się chwaliła, że 81% tekstów jej schodzi, czyli 19% swojego czasu pracy przepala. To jest tak, jakbym mógł zarobić 10 tysięcy w ciągu miesiąca, ale postanowił zarobić 800 za ten sam czas pracy. Czyli tak jakbym postanowił, nie wiem, przez 19% mojego czasu pracy siedzieć i drapać się po dupie. no nie wiem, ja wolę zarobić kasę w tym czasie. Albo zrobić coś, co pomoże mi zarobić kasę, jak ten podcast. Dlatego mówię, jeżeli chcesz sprzedawać gotowe teksty na giełdzie tekstów, niech to będą dobrze napisane, zoptymalizowane artykuły pod SEO. Poprzedzone wyszukiwaniem słów kluczowych na zapytania, których faktycznie klienci szukają, a nie wydaje ci się, że mogą szukać. Nie ma czegoś takiego, że masz natchnienie napisać artykuł o platformach copywriterskich, bo akurat masz natchnienie. Był taki przykład, dziewczyna mówiła, że napisała recenzję kadru z filmu Oppenheimer z 2023 roku i proponowała jego zakup na którejś z grup na Facebooku. Kto tego szuka? Giełda tekstów ma szansę zadziałać tylko w przypadku tekstów SEO, tekstów blogowych, tekstów, które idą do internetu, które można poprzedzić tym wyszukiwaniem słów kluczowych. Nie obsługuje najlepiej płatnych zleceń copywriterskich, czyli copywritingu sprzedażowego czy tworzenia stron www. Tam jest pieniądz, a na giełdzie tekstów tego pieniądza nie będzie, bo żeby tekst sprzedażowy napisać, no to trzeba czegoś więcej niż słowa kluczowego z darmowego narzędzia. Na temat giełdy tekstów to jest tyle. Następne dwie platformy, czyli Linkhouse i WhitePress. Dwie największe platformy link buildingowe w Polsce. Składają zamówienia na teksty pisane przez człowieka wtedy, kiedy teksty z AI nie wystarczają. Bo są serwisy, które na przykład tekstów z AI nie wpuszczą. WhitePress to obecnie takie trochę lepsze GoodContent, podobno. Ale zasada działania jest ta sama, bo musisz wiedzieć, ciekawostka, GoodContent należy do RTB House, której WhitePress jest częścią, główną częścią, z której RTB House z WhitePressa wyrosło. Do Linkhouse poleciłem kilka osób i nie wróciły ze skargą, więc serwis działa i jeśli chodzi o zlecenia, mam do niego większe przekonanie niż do WhitePressa, ale to są nadal treści SEO. Kolejne platformy, niekoniecznie copywriterskie, portale ogólne ze zleceniami wszystkimi wszelakimi, czyli Oferia, Oferteo, Fixly, OLX. Nie wiem, może ja nie umiem tam robić biznesu, ale przez 4 lata stamtąd przyszedł mi jeden klient. Dobrze płacił przez jakiś czas, no ale doszedłem też do jakiegoś limitu stawki i klient po prostu po kolejnej podwyżce cen zrezygnował. Znowu wraca zasada, że jak klient wkłada dużo czasu w znalezienie copywritera z odpowiednim stosunkiem cena-jakość, czyli jak najlepsze za jak najmniej, to w długiej perspektywie to nie będzie dobry klient, bo nie będzie Ci płacił tyle, ile chcesz zarabiać. No a chyba masz jakąś kwotę, którą chcesz zarabiać, nie? Chyba że nie chcesz zarabiać dużo, no to wtedy daj znać, to Cię będę polecać Januszom Biznes, nie, żartuję. Kolejna rzecz, Use Me, useme.com, które aktualnie też zmienia się powoli w portal aukcyjny, dlatego że niedawno trafiłem na takie ogłoszenie kaszymczak.rentumi. Zastanawiałem się, czy zasłonić nazwę firmy, ale zdecydowałem, że tego nie zrobię, bo na Use Me każdy może wejść i sobie to zobaczyć, więc to nie jest wiadomość prywatna, nie ma tutaj jakiejś ochrony poufności czy czegoś tam. I ogłoszenie brzmi tak. Poszukujemy copywritera do pisania tekstów, m.in. z branży nieruchomości. Do napisania około 20 tekstów w miesiącu, każdy po 5000 znaków. Kurde, fajnie. 20 tekstów po 5000 to jakieś 100 tysięcy znaków. Nasza stawka za tekst z opublikowaniem na WordPressie, z optymalizacją pod SEO 50 zł. Bez dodawania na stronę 35 zł netto. Prosimy o przysłanie ofert przez osoby, które akceptują zaproponowaną przez nas kwotę ze swoim portfolio. I teraz, jeżeli zwrócisz uwagę na treść tego ogłoszenia, to już wiesz, że Ty jesteś dla klienta. Klient decyduje, ile Ty będziesz zarabiać. Jak Ci się to nie podoba, to spadaj. I jak sobie policzysz, 50 zł z optymalizacją pod SEO i z publikacją na WordPressie za 5000 znaków, to jest 10 zł za 1000 znaków. A bez publikacji na WordPressie 7 zł za 1000 znaków. 7 zł za 1000 znaków. Klient mówi, płacę 7 zł za 1000 znaków i spieprzajcie. Nie interesuje mnie to, ile chcecie zarabiać, ja tyle płacę, jak Ci się to nie podoba, to won. I wyobraź sobie, że 20 ofert pod tym ogłoszeniem jest. 20 osób skusi się na taką stawkę. Use Me jest o tyle lepsze od GoodContentów, że można napisać zgłoszenie i nie ukrywam, paru dobrych klientów, zwłaszcza na początku, stamtąd mi przyszło. Ale przyszedł mi też stamtąd najgorszy klient, którego musiałem zgłosić do Krajowego Rejestru Dłużników. Mam wrażenie, że powyżej 40-50 zł za 1000 znaków ciężko będzie dostać, więc do tej kwoty możesz się tam bujać, powyżej tej kwoty no po prostu będzie ciężko. I też zanim pójdziesz na Use Me, warto mieć jakiś wyróżnik i portfolio. Łatwiej po prostu będzie Ci się przebić. I też nie rób tego błędu, który wielu copywriterów na Use Me robi, że po prostu mają, nie wiem, jakąś nazwę z dupy typu koteczek coś tam, puste portfolio, nieuzupełniony profil, brak opisu, no come on, przecież to tak jak prawie jak strona internetowa to ma sprzedawać, nie? Tam mają być jakieś informacje, które przekonają klienta do tego, że Ty gwarantujesz to, że dowieziesz zlecenie, a nie, że po prostu sobie tam istniejesz i z racji tego, że sobie masz profil na Use Me, to jakiś klient do Ciebie przyjdzie. To nie jest socjalizm. Kolejna platforma, na której spotkałem się ze zleceniami copywriterskimi, to zleca.pl i ona w swojej konstrukcji przypomina mi takie trochę bardziej rozbudowane Use Me. Może coś pomiędzy tymi portalami, o których mówiłem na początku, a Use Me. I niektóre zlecenia copywriterskie wyglądają obiecująco, może nawet trafi się tam klient nie cebula. Trzeba monitorować, trzeba sobie pewnie jakieś ustawić alerty, trzeba tam wchodzić raz na jakiś czas, może dostawać maila ze zleceniami z określonej kategorii i jest szansa. Na początku pewnie bym się tam rozglądał, teraz już mi się o klienta bić nie chce. Kolejna platforma, czyli Facebook. Legendarne grupki na Facebooku i koniec końców też portale aukcyjne, ale da się tam dostać sensowne zlecenie, zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze masz niższe stawki. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że niekiedy z wyższymi stawkami się da. Facebook daje tę fajną opcję, że ludzie mogą Cię tam polecać, mogą Cię tam oznaczać. To raz, że buduje wizerunek eksperta, a dwa, że klient dostaje automatycznie powiadomienie, że tu jest jakiś konkretny człowiek. I kiedy dostaje polecenie od kogoś, od innego copywritera do tego zlecenia, to inaczej też na to patrzy. To jest jedna rzecz, a jeżeli dostajesz takie oznaczenie, no to nie musisz monitorować tych wszystkich zleceń, tylko po prostu dostajesz tak jakby gotowe. Ktoś daje Ci znać, ej, słuchaj, tu jest zlecenie dla Ciebie. No, trzeba sobie zbudować markę. I żeby przebywać na Facebooku, trzeba mieć sporo odporności psychicznej, nie dać się przemielić, nie przesiąknąć tym jadem, tą toksyną takiego typowego polskiego narzekacza, że nic się nie da, że klienci nie chcą więcej płacić, stratę pierdatę. Zagraniczne platformy copywriterskie, właściwie bardziej dla freelancerów niż dla copywriterów, ale też, czyli Upwork, Fiverr, Freelancer i tego typu. Tutaj mam mieszane uczucia, dlatego że ja się nigdy na nich nie wybiłem. Kiedyś patrzyłem na Fiverrze, na Freelancerze, szukałem zleceń i szukałem copywriterów i tam robi się to, co na polskich grupkach na fejsie, to co robi się na Use Me. Też się zaczyna aukcja. Po prostu przychodzą Hindusi, Pakistańczycy, ludzie z Afryki, dla których 2 centy za słowo, co jest no, tym naszym przysłowiowym 5 zł za 1000 znaków, dla nich to jest kupa hajsu. No, w kraju, w którym zarabiasz dolara tygodniowo średnio, no to umówmy się, że 2 centy za słowo to jest kupa siana. No i pytanie znowu brzmi, czy chcesz konkurować z takimi ludźmi? Czy chcesz konkurować za takie pieniądze? Są w Polsce copywriterzy, którzy wybili się na Upworku, jak na przykład Kuba Ślotała, ale ja nie spotkałem ich zbyt wielu. I teraz powoli kończąc, ktoś powie, okej, Daniel, plujesz na platformy, ale ja potrzebuję hajsu na już. Po pierwsze, nie pluję na platformy copywriterskie, pluję na zlecenia za przysłowiowe orzeszki. Nie mówię, że na platformach nie da się dostać dobrego zlecenia, mówię tylko, że ludzie spędzają tam o wiele za dużo czasu w stosunku do tego, ile czasu powinni tam spędzać w przeliczeniu na hajs. To się bierze z chodzenia na łatwiznę i czekania na gotowe. Z tych, jak ci sprzedawcy w salonie samochodowym Joe'ego Girarda stali i czekali, aż klient przyjdzie. Tak jak mówiłem w odcinku o szukaniu zleceń, nie idź tam, gdzie klient jest, jak już ma potrzebę, bo tam jest największy ścisk. Idź tam, gdzie klient jest, zanim będzie miał potrzebę. To tak jakby klient od czasu do czasu pobierał gotówkę z banku i szedł na rynek, żeby znaleźć robotników do pracy na budowie. Idzie tam i majta hajsem i większość robotników będzie tam stała. Ten, kto wpadnie na pomysł, żeby zaczaić się na klienta po wyjściu z banku albo przed bankiem, wygra walkę o robotę. Po drugie, jak potrzebujesz hajsu na już, to idź do normalnej pracy, jakiejkolwiek. Copywriting nie płaci kasy od razu, a na pewno nie płaci dużo. Nie płaci tyle, żeby człowiek był w stanie się z tego utrzymać. Jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby iść do normalnej roboty, bo jesteś na przykład osobą niepełnosprawną albo siedzisz z dzieckiem na macierzyńskim, to odsyłam do odcinka o zaczynaniu na copywritingu. Da się to zrobić, z pewnością nie na platformach. Zwolennicy GoodContentów i innych podnoszą wciąż te same argumenty. Bo jak napiszesz 50 000 znaków, kontentów, godzinę po 2 zł za 1000 znaków, to masz 100 zł. No masz, ale możesz się też poduczyć i w godzinę napisać 5000 znaków porządnego kontentu po 40 zł i masz 200 zł. Poza tym, zdobywając kompetencje, zabezpieczasz się na przyszłość, bo ci, co kiedyś pisali po 2 zł, teraz są w dupie, jak wyszło AI. A ci z wiedzą i z kompetencjami żyją jak bogole, bo nie mogą się opędzić od zleceń. I tak wiem, są ludzie, którzy nie wierzą w to, że można dostać 50 zł za 1000 znaków. To tak dla informacji, ja dostaję więcej i znam mnóstwo osób, które dostają więcej. Znam mnóstwo osób, które na 50 zł za 1000 znaków nawet się nie popatrzą. I to nie są bajki. Jeżeli uważasz, że to są bajki, przestań oglądać, odsubskrybuj ten kanał, wyjdź z YouTube'a i nigdy więcej mnie nie słuchaj. I kolejna rzecz, jakiekolwiek pieniądze są lepsze niż brak pieniędzy. No to też nie jest do końca prawda. Platformy copywriterskie w swojej obecnej formie nie pozwolą Ci się utrzymać, jeśli nie masz argumentów do regularnego zdobywania zleceń. I nie powiesz mi, że good content to jest jedyna alternatywa dla braku pieniędzy. No chyba że nie chcesz iść do pracy, nie chcesz pracować z ludźmi, chcesz mieć z nimi jak najmniejszy kontakt i szukasz czegoś łatwego, szybkiego, niewymagającego. Guess what? Miliony osób szukają. Oprócz Ciebie w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób szuka takich zleceń. Więc jeżeli jest taki popyt na takie zlecenia, to jaka musiałaby być podaż, żeby każdy dostał? No, to tak nie działa. Jeśli masz problem z kontaktem z drugim człowiekiem, jesteś ofiarą mobbingu albo po prostu nie lubisz ludzi, to to jest temat na terapię, a nie powód, żeby dawać się wyzyskiwać. Mam wrażenie, że to takie pierdolenie osób, którym jest po prostu wstyd, że robią za psie pieniądze i nie potrafią znaleźć sposobu, żeby pracować za więcej. Platform copywriterskich jest więcej niż tutaj wymieniłem, ale żeby wymienić i umówić wszystkie, ten odcinek musiałby mieć 1,5 godziny. Poza tym co chwilę powstają nowe, a stare się zamykają, więc to po prostu jest bez sensu. Prawda jest taka, że jak jesteś dobry, to wystarczy Ci kilka miejsc. A jak nie jesteś dobry, nie rozwijasz się i nie wiesz, co robisz, jak i dla kogo, to i 500 platform Ci nie pomoże. Jeśli Ci się podobało, jeśli ten odcinek dał Ci wartość, zostaw lajka dla Spotify'ka, kliknij suba dla YouTube'a, pokaż tym algorytmom, że tu jest fajnie. I wiesz, jak ważne są polecenia. Jeśli możesz, poleć ten odcinek swoim znajomym. Marketing szeptany jest bardzo ważny w początkowej fazie rozwoju podcastu. Pomóż mi pomóc innym. Dzięki i siema.